Stonehenge i Wyspa Wielkanocna to tylko wierzchołek Góry Lodowej, jeśli chodzi o nierozwiązane tajemnice. Świat jest ich pełen, a naukowcy nie potrafią wyjaśnić zarówno tych starożytnych, jak i współczesnych, a niektóre z najbardziej zagadkowych przykładów zebraliśmy dla Ciebie w tym filmie. Ale zanim zaczniemy, kliknij przycisk subskrybuj i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych odcinków na naszym kanale. A teraz zapraszam do oglądania. Starożytni astronomowie. Na całym świecie było wiele kultur, które miały szokująco wyrafinowaną świadomość gwiazd i kosmosu. Spójrzmy chociażby na starożytne gliniane tablice z Mezopotamii. Astronomowie babilońscy, rysując maleńkie ślady w miękkiej glinie, wykorzystali zaskakująco wyrafinowaną geometrię do obliczenia orbity planety Jowisz, którą nazwali Białą Gwiazdą. To dość imponujące, biorąc pod uwagę, że nie mieli nawet teleskopów. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że wiele starożytnych struktur zostało zbudowanych tak, aby były wyrównane bezpośrednio z głównymi kierunkami północy, wschodu, południa i zachodu. Na przykład Stonehenge został zbudowany jako sposób przewidywania zaćmień, a przynajmniej naukowcy zgadzają się, że była to jedna z jego wielu funkcji astronomicznych. Wielu spekulowało, że ci zaawansowani astronomowie starożytnego świata otrzymali wiedzę o wszechświecie, której nie mogliby nauczyć się sami. Babilońscy matematycy. Naukowcy po prostu nie mogą zrozumieć, jak starożytni Babilończycy byli tak genialnymi matematykami. W 2017 roku naukowcy z Australii zakończyli badania starożytnej glinianej tabliczki sprzed 3700 lat. Przedstawia to, co uważa się za najstarszą istniejącą tabelę trygonometryczną, pokazując zarazem niewiarygodny poziom inteligencji matematycznej. Tabliczka pozwoliłaby starożytnym architektom i inżynierom budować pałace i świątynie z niezwykłą precyzją. Nowe badania bezsprzecznie pokazują, że Babilończycy osiągnęli matematyczne wyżyny. Liczby na tabliczce są ułożone w precyzyjny wzór zwany trójkami pitagorejskimi. Ta seria liczb została nazwana na cześć słynnego greckiego matematyka Pitagorasa, choć teraz wiemy, że to nie on pierwotnie wymyślił wzór. W jaki sposób Babilończycy wymyślili tak zaawansowaną formę matematyki? Skystone. Przez miliardy lat nasza planeta przyciągała dużą liczbę meteorytów, które rozbijały się na jej powierzchni. Ludzie zbierali fragmenty takich meteorytów, przy czym niektórzy przypisują im boską naturę, podczas gdy inni zbierają je wyłącznie z naukowej ciekawości. Uważa się, że Skystone jest jedną z takich pozostałości po meteorycie. Został rzekomo odkryty w 1990 roku przez archeologa i geologa Angelo Pitoni w Sierra Leone w Afryce Zachodniej. Lokalne legendy głosiły, że te kamienie były w rzeczywistości istotami, które kiedyś żyły na Ziemi. Kamień składał się w 77% z tlenu, w 20% z węgla i wapna. Znaleziono również ślady silikonu i innych materiałów. Badacze doszli do wniosku, że kamień różnił się od każdego innego kamienia znalezionego na Ziemi, prawdopodobnie pochodzącego spoza planety. Datowanie węglowe ujawniło, że przybył na Ziemię między 2500 a nawet 17 tysięcy lat temu. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, na co patrzymy. Nie mamy punktu odniesienia, aby porównać to z czymkolwiek innym, co wcześniej widziano. Człowiek skorpion. Starożytne mity babilońskie opisują dziwne istoty nazywane Akrabuamelu. Mieli głowę, tułów i ramiona człowieka, ale całe ich dolne ciało było jak u gigantycznego skorpiona. Były babilońską wersją centaurów, ale z odnóżami skorpiona zamiast konia.
Najwcześniejsze legendy mówią o bogu stwórcy wzywającym Akrabuamelu do walki w wojnie przeciwko młodszym bogom. Wieki później ponownie widzimy wzmiankę o człowieku skorpionie w słynnym eposie o Gilgameuszu. Te dziwaczne hybrydy przez lata ewoluowały w opowiadanych historiach. Arkadyjczycy również w nie wierzyli. Twierdzili, że mogą zabić człowieka po prostu na niego patrząc. To może brzmieć jak mit, ale tutaj sprawy stają się dziwne. Aztekowie mówili także o stworzeniach, które były częściowo człowiekiem, a częściowo skorpionem. Mówiono, że są wynikiem zhańbionych bogów wyrzuconych z nieba, innymi słowy, istot z innych światów, które spadły na ziemię. Łatwo jest odrzucić takie stworzenia jako nonsens, ale nie da się ukryć, że były postrzegane jako realne istoty przez dwie zupełnie różne kultury, które nigdy się nie spotkały. Grobla olbrzyma. Grobla olbrzyma w Irlandii Północnej jest jednym z najdziwniejszych miejsc na świecie. Składa się z ponad 40 tysięcy ciasno ułożonych kolumn bazaltowych. Kolumny te wyglądają sztucznie, jakby zostały celowo wykonane przez ludzi przy użyciu zaawansowanej technologii. Ale według naukowców zostały one spowodowane erupcjami wulkanicznymi między 50 a 60 milionów lat temu. Irlandczycy wierzyli, że grobla rozciągała się od Irlandii Północnej do Szkocji i była używana jako most przez Fina MacCamhilla, mitycznego olbrzyma. Historie takie jak te są na ogół akceptowane jako nic innego jak mity, a jednak niektórzy twierdzili, że byli świadkami otwarcia drzwi na grobli olbrzyma, które prowadzą do jej wnętrza. Są tacy, którzy wierzą, że grobla olbrzyma jest czymś więcej niż tylko skałą wulkaniczną, a tajemnicze drzwi prowadzą do innego świata. Kalupalik. Wśród Eskimosów z Alaski i północnej Kanady istnieje legenda, która opowiada o humanoidalnych stworzeniach żyjących w wodzie i polujących wzdłuż linii brzegowych. To kalupalik, który mieszka w zimnych wodach Arktyki. Potwór, który jest trochę jak boogeyman zmieszany z obrzydliwą syreną. Na ich błoniastych dłoniach znajdują się długie i ostre pazury, które pomagają chwytać i patroszyć zdobycz. Opis tego stworzenia odzwierciedla opis większości humanoidalno-wodnych kryptydów lub istot z folkloru i mitologii na całym świecie, zwłaszcza syren. Według opowieści, kalupalik wydaje z siebie eteryczny, brzęczący dźwięk niepodobny do żadnego innego stworzenia. Ten dźwięk jest ostrzeżeniem dla wszystkich, że muszą oddalić się od oceanu i wrócić w bezpieczne miejsce. Ci, którzy zlekceważą jeżący włos na głowie krzyk tego stworzenia, zostaną złapani przez jego śmiercionośne pazury i wciągnięci do wody. Kopalnie króla Salomona. Ze względu na swoją mądrość i moc, a także niewiarygodną fortunę, którą zgromadził, wielu historyków zgadza się, że Salomon mógł być najbogatszym człowiekiem w starożytności. Ale nigdy nie udało się znaleźć tych źródeł bogactwa. To tajemnica, która do dziś wprawia badaczy w zdumienie. W XIX wieku autor H. Rider Haggard wpadł na pomysł, że król Salomon założył własne kopalnie. Rzekomo były źródłem jego bogactwa, ale zostały utracone. Około 50 lat po Haggardzie amerykański archeolog wygłosił skandaliczne twierdzenie, że znalazł kopalnie króla Salomona. Miały być ukryte w wielkich rowach afrykańskich w pobliżu granicy Izraela i Jordanii. Jednak bez dowodów archeologicznych badacze zaczęli odrzucać te doniesienia. Archeolodzy wciąż próbują znaleźć lokalizację kopalni, które uczyniły króla Salomona najbogatszym człowiekiem żyjącym 3000 lat temu. A ty co o tym wszystkim sądzisz? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Zostaw również łapkę w górę, jeśli podobał ci się dzisiejszy odcinek. A ja oczywiście dziękuję za oglądanie
i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!